sobie to zdejmę i zaraz zobaczymy razem, co jest. O. Nie jest źle. Panewy żadnej nie ma. W środku. Tu było tylko spawane. Tu jest kawałeczek chyba magnesu plus uszczelka. Komary, kurde, już tną. Powiem wam tak, nie ma tragedii. Myślałem, że będzie gorzej. Smok. To jest tylko siatka. Nic tu nie widzę, że coś było. Magnecik. I tak, przeciwwagi są przykręcane, czyli to już jest silnik wał od tego nowszego. Bo w 40 były rozporowe, jak się nie mylę. Więc faktycznie to jest silnik nowszego. Wałek rozrządu widzę tam w fajnym stanie, nie jest wyćmochtany. Ale najbardziej nas interesują panewki. I co, którą bierzemy? Pierwszą czy czwartą? Korbowodową i... Najchętniej bym to rozkręcał wszystko, ale tak mnie interesuje. Dobra, weźmiemy najpierw tłok korbowe, a potem główne, ale to za chwilę. No to nie wiem, czy będziecie widzieli, bo ciemno jak w dupie murzyna ten silnik jest. Odkręcona paneweczka i wał. Czuć coś. Kurde, muszę wziąć telefon, żeby wam przyświecić. Czuć coś, jak ja to ściągłem, tak ściągłem. Tak? Tak, żebym później nie robił dymu sobie z tego. A co z panewką? No, panewka wygląda tak. Jest rysa na środku. Jak to w piosence, rysa na szkle. Rysa sążna. I wał też widać, że ma coś, ale... Nie wiem. Się okaże zaraz. O! Jak telefonem przyświecę. Wał. Wał jest super! No, młotek spadł. Go przy bardzo dobrym stanie. I na głównych, i na korbowodowych to już w ogóle jest bajeczka, bajunia. Przepięknie. Co do panewek. Nie wiem, mogę się mylić, ale... Ktoś się albo pomylił, albo kit wcisnął tacie. Bo według mnie, nie wiem, muszę to potwierdzić, jest to panewka korbowodowa i jest to nominał. Nie jestem w 100% pewien, ale wygląda mi na to, że to jest panewka nominalna. Muszę sobie przyświecić. Jest to panewka nominalna. No, co do jakości, co do... Kurde, komary już gryzą. Co do panewki, no to jest tutaj rysa jedna, druga, trzecia, kolor zmieniony. Srał to pies. Panewki główne, no tu jest, już jest w ogóle Meksyk. Meksykańska masakra, kurde, opiłkami w silniku. A no, coś tu wpadło, coś tu przeorało, wyorało bruzdę jak stąd do Glasgow. Rów Mariański, przez to nie miał ciśnienia, ale... Na wale nie ma tego, więc jest super. I nie wiem, nie znam się. Muszę zasięgnąć źródeł. Co oznacza ten numer? Czy to jest pierwszy szlif? Bo kurde, no nie wiem, czy to będziecie widzieć. Muszę sobie znowu zapalić ekran. Tu jest model, numer. I na końcu pisze nom. Nom. To nie wiem, czy to jest nominał. Jeżeli tak, to jestem mega happy, bo chciałem kupować wał. Kupować panewki. A w takim świetle, jak to się prezentuje, i nie jestem jeszcze w 100% pewien, muszę się dopytać, doinformować, to jeżeli to jest wszystko na nominale, to wał leci tylko do szlifu i kupujemy panewki i zestawy, górę. Co do tłoków, no tłoki, ciężko to ugryźć. Powiem tak, nie mogłem go wyciągnąć, musiałem go wybić. Może przez sam ten nagar na końcu, ale tak. Pierścienie pierwsze, żyletki. Jest... sprawdzę podgląd, gówno widać. Jest luz. Straszny. Więc nie będę nawet mierzył tego. Drugi już jest w lepszym stanie. Nie będę tego nawet mierzył szczelinomierzem. Trzeci jest bardzo dobry. Ciekawe jeszcze jak z jego wysokością.
Ale czego on, kurczę, nie zgarniał oleju, tylko on palił ten olej, nie wiem. Chociaż już się dowiem, bo pierścienie ten jest, ma za niski już tutaj ten, i ten w sumie też ma za niski ten rowek zgarniający tę ściankę i może przez to on walił olej. Zobaczymy na innych cylindrach, co będzie dzisiaj, tylko tak poglądowo chciałem na szybkości rozkręcić to. Tłoki no nie są złe, ale go na siłę wybijałem, tu już tak lecą nowe zestawy. Co do korb, nie wiem, bo tata mówił, że korby też są do wywalenia, a zaraz się okaże, że to nie w tym silniku, tylko w 55 było. No zobaczymy, jak to rozbierzemy. Na razie to zostawiam jak jest, chowam tylko klucze. Robimy uaktualnienie. Co się dzieje, więc mamy tak, tu pójdziemy na dół. Dół mamy rozkręcony, wał sobie tak zabezpieczałem przy wybijaniu tulei. I zaraz zrzucamy panewki, stopy z wału i go wydubujemy. Tutaj, co tutaj, tuleje powyjmowane. Powyjmowane tuleje. Tu tato troszeczkę sobie też podziałał charytatywnie. Chciał się pobawić, to się pobawił. Poczyścił tutaj w środku ładnie blok. To z bloku wydubał. Woda, kamień, smary i te sprawy. Smar skąd? A smar z tulei. Tu było bardzo dużo smaru nałożone. Jak zakładali to tam w tej firmie, co go remontowali. I no, wydubał to wszystko. Jest tu już prawie ładnie czysto. Jeszcze troszeczkę tutaj leży, ale tu już się wyjmie. Tu jest ładnie już czyściutko, naprawdę. Więc ja się biorę za wyciąganie wału. Nie pokazywałem wam tłoków i tulei. No dyskoteka była, jak możecie zobaczyć. Na pierwszym garze tu było tak. Jak się nie mylę, tak, to był pierwszy gar. O, to jest pierścień chromowy, jak się nie mylę. Bardzo, bardzo latał w gnieździe na tłoku. Reszta tutaj troszeczkę jest za niską, miał już tą ściankę olejową, drugi jeszcze gorszy. Tutaj na tym, na drugim tłoku, tu dopiero była dyskoteka. Był pęknięty pierwszy pierścień, był pęknięty i dziura w tłoku jest. Jest dziura w tłoku, więc no jak widzicie, taka to dyskoteka. Na drugim cylindrze też był cały, trzeci był bardzo ładny, a czwarty to już było naprawdę dyskoteka, mianowicie tak, olejowy, warga tu, muszę wyłączyć podgląd, warga tutaj pęknięta w olejowym, nie wiem czy to zobaczycie, chciałbym wam to pokazać, o tu jest i tu się urywa, więc no tak to wygląda, śmietnik, pierwszy pierścień pęknięty był, o tak, pierwszy pierścień, tak oto było, więc no tak jakoś to było, no to też dyskoteka tu była, ale tu jest tylko pierwszy był pęknięty, nic więcej, no i ten olejowy, a na drugim cylindrze to naprawdę aż dziura w tłoku, zaraz wam pokażę tłoki sobie tu leżą ładnie i tak, to jest czwarty tłok, tu mam od niego pierścienie i pierwszy pierścień, który to jest pierwszy, ten jest pierwszy. Tutaj, jak zobaczycie, nie wiem czy zobaczycie, jest taki luz. O, tak może wam pokażę. Ja wiem, że pierścienie są trapezowe, czy mi się zdaje, ale chyba tak. To tutaj sobie o tak lata. Mimo wszystko. No, więc tak. Korbowody są w miarę ok. Jaj nie ma. No zobaczymy, jak to powyciągamy z tłoków. Tu na tłokach luzów nie ma. Więc jest spoczko, to jest czwarty, trzeci. Tu na trzecim to była dyskoteka. Mimo wszystko tłoki i tak, czekajcie sobie, pierścienie rzucę do niego, czy to od niego. Tutaj mimo wszystko jest, tłok nie jest w złym stanie, nie jest podtarty, nigdzie nie spuchł, ale tutaj jest masakra. Nie wiem co tu się stało, tu był
w tym miejscu na tym odcinku był pęknięty pierścień i pierścień był przyklejony w rowku, więc nie wiem, co tu się wydarzyło, jak i gdzie. W gładzi tulei jest, można powiedzieć, taki na wysokości skoku tłoka jest taka, widać, że coś tu było, znaczy coś tu było, nic nie wpadło, ale widać, że takie przerysowanie jest, nie przebarwienie, tylko przerysowanie, o. Więc tutaj już pękło na pierwszym i szło do drugiego. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Na nagar jest, no bo już olej palił, no to wiadomo. Więc tu była naprawdę dyskoteka. Pierścienie zdjęte, żeby zobaczyć kanały olejowe. Więc tak tu jest. No korbowody są dobre. Miejmy nadzieję, że będzie. No panewka, co do panewki. Jest rysa. Zastanawiam się nad tym, bo tato mówi, że o, tu jest drugi tłok ma panewkę bardzo dobrą, jest tylko przebarwiona, panewka jest tylko przebarwiona, a żadnej poważnej rysy nie ma, jest tylko przebarwiona, więc na drugi tłok jest, był w najlepszej kondycji. No jest tylko brudny, no nie będę już tu specjalnie czyścił, bo tłoki i tak wylatują. Więc nie jest tu zatarty nigdzie, nie jest spuchnięty, nie były pierścienie. Tu ten pierwszy jest w najlepszej kondycji, mimo że i tak jest już wybity, to i tak ma najmniejszy luz. Drugi jest w porządku, trzeci jest w porządku. Olejowe są troszeczkę przypchane nagarem, ale jak palił olej, no to już wiadomo, tu coś się działo. No jest tłok. Korbowody mam nadzieję, że będą dobre jeszcze po wyciągnięciu, będzie panewka korbowodowa drugiego i panewka tu była naprawdę już grubsza impreza, jak widzicie panewka jest zajechana w żery, rowy, czuć pod paznokciem. Więc wał raczej idzie do szlifu. A, tu powiem wam jeszcze lepszą imprezę. Na tej pierwszej... Komary mnie gryzą. Na tej pierwszej jest takie coś, że tu zamek jest wyjechany. Nie wiem, czy to zobaczycie. Nie ma zamka. Obrócić się nie obróciła. O kurde, komary żrą. Obrócić się nie obróciła. Ale zamek jest wyjechany. Dobra, to sobie składam do kupy, żeby wiedzieć. No i tłok. Tłok pierwszy. Co z tłokiem pierwszym? Tłok pierwszy tu ma ładnie pierścienie. No nie ma takiego. Nie są to jak nowe, no ale też nie był spuchnięty. Nic się zbytnio nie działo. Nagaru jest trochę. Więc odkładamy na miejsce. Wszystko jest na swoim miejscu. Wyjąłem wał. No i co? Najgorzej wygląda panewka czwarta. Między trzecim a czwartym cylindrem jest podarta. Podarta jest moja rękawiczka. Jest, no ma tu taką brzerę. Ostatnia jest ładna. Druga ma małą kreskę, ale jest ładna. I te są ładne. Nie mają nic, tylko ta pierwsza zmienia kolor. Druga jest jak nowa. Trzecia jest ma rysę. Czwarta ma najgorzej. No i ta piąta jest super, więc co do wału. O matko, nie wiem, czy będziecie widzieć ideał. Tu jest ta powierzchnia tej zajechanej panewki. Nie wiem, co z tym zrobię. Witam was serdecznie. Dzisiaj mamy paczkę od Agrobisu. Otwieramy, znaczy ja już otworzyłem ją wcześniej. Co tu mamy? Kartony. O, co tu mamy? Kręcie za zakup w naszym sklepie internetowym Agrobis. Twoją paczką opiekowała się Ania. Pozdrawiam. Uszczelka to jest uszczelka tylna. Z przed kołem zamachowym. Komplet uszczelek głowicy. Głowic. Wszystkiego po 4 sztuki. Panewki
nominalne bimet. To są korbowodowe. Tu mamy bimet o takim symbolu, nie wiem czy widać, główne. I do tego mamy tak. Mamy uszczelkę korkową. No i w hurtowni był, muszę włączyć podgląd, w hurtowni był zestaw machle, więc mamy zestaw machle o takim symbolu. Ja sobie już wcześniej pozwoliłem rozpieczętować jeden. No i co tu mamy, nie wiem czy widać, zegary, o-ringi do tulei i dwa pierścienie olejowe, dwa zgarniające i jeden chromowy. Ajajajaj, się pomieszało już mi. Więc będzie co montować. Ojejejejejeje, bo się coś wysypie zaraz. Mamy piękny tłok. Fajny, podoba mi się jakość wykonania. No i oczywiście tuleja. O, tuleja piękna. Piękna. O, rysy konownicze. Też piękne są. Nie wiem czy będziecie widzieć. Super. Naprawdę kawał mięsa. Kawał dobrej roboty. Wsadzimy to z powrotem. Jeszcze mamy stworzeń. Nie będę wszystkiego rozpakowywał. Więc taki zestawik zakupiłem. Były jeszcze w środku gazety. Witam Was, nagrywam telefonem, bo coś kamerami ostatnio szwankuje. Nie wiem co będzie z materiałem, bo coś nagrała, coś źle nagrała, nie wiem. Może część przepadło, więc materiału ze składania silnika nie mam. Bynajmniej postaram się go odzyskać, ale tak. Bomba żeśmy rozbierali, bo tutaj o, na klinie chodzi. Czyli klin jest wywalony. Tutaj na kole zębatym w środku frez pod klin jest jeden. Tu obok ktoś zrobił drugi, oba są wywalone. Więc pompa wylatuje. Zamówiłem pompę Hellmetu. Nie wiem, czy będzie widać. Pompa Hellmetowska C360, nowy typ, wzmacniana. Ta pompa miała zawór osobny, tamta pompa ma tu wbudowany. Jak widzicie, tu są maszynki do gniazd zaworowych. Ta to robi głowice w międzyczasie. Zawory, tu są prowadniki. Takie pierdowo ogólnie, o, rączka. Takie wszystko bebechy od robienia zaworów. Więc materiału ze składania nie mam, niestety. Powtórzę się, może się uda odzyskać. Głowice wstępnie poczyściłem, tato je sprawdza, robi. Nie mam czasu na to. Remont miał trwać tydzień, półtora, już jest kolejny trzeci tydzień bodajże leci. Bo to jest po godzinach, ja robię, tato robi. Też tak po godzinach. Tu mamy rozwiertak nastawny. Troszeczkę robiłem nim główki korbowodów, znaczy główki, tuleje korbowodów. Bo wbijając nominalną panewkę, weszła, ale już nie chciał wejść stworzeń. I leciutko tylko liznąłem paneweczki te nominalne i stworzeń weszedł, ładnie się obraca, więc jest super. Ogólnie bałagan na stole, bo im więcej rzeczy, tym więcej się, no, im większy remont, tym więcej się rzeczy przynosi. Tu jest koło zamachowe, o, tu jest głowica. Na przykład tak to wygląda już. Wiem, że jest trochę już zapadnięty ten zawór, ale jest zrobiony na szczelnie. Ogólnie by się kwalifikowało to do wymiany, ale
No zobaczymy. Zobaczymy. Na razie jest sprawdzane to wszystko. Blok jak zwykle do góry nogami. Już poskładany, pompa zamontowana. Uszczelka korkowa, tak jak mówiłem. Więc tak to wygląda. Tutaj dokupiłem te zabezpieczenia. Te zabezpieczenia są dokupione. Tu są. O, tu są. Paneweczki oryginalne, nominalne. Tu jest paneweczka, właśnie tu był. Tu była panewka. I ta panewka, nie wiem dlaczego, ona jest tak, tu jest łączona. To spoczko. Czego tu jest takie coś? I czego tu jest takie coś? Nie mam tego bladego pojęcia. W korbowodzie nic nie ma, żadnych odcisków, nie ma nic. A panewka coś takiego miała. I ta panewka była luźna. Wkładając tą panewkę, już nam nie chciał wejść tu stworzeń. Widać, że, może był korbowód regenerowany, bo ta panewka jest cieńsza. I może był regenerowany i dali cieńszą panewkę. Bo ta jest o wiele grubsza, mimo że to jest nominalna. I jak ją wbiłem, wziąłem, tym przejechałem delikatnie i już wszystko pasuje. No i tak, mamy kolejny dzień. Tuleje już są osadzone. Trochę to zajęło, ale nie w sumie to, tylko zajęło to, co tu jest wyczynione. Kto wie, co to jest, to łapka w górę. Macie 5 sekund na odpowiedź w komentarzu. A tak naprawdę mówię, że ten silnik był rozsadzony. W kwietniu przyszedł mróz i go rozsadził. I tutaj był szczyty. Tutaj punktami. No ale zaczął znowu cieknąć, bo tu był klejony później. Jeszcze wujek mówi, że lepiej skleić. No i był sklejony i trochę to trzymało, ale no klej puścił, odpadło to, no i trzeba już było to zeszyć od nowa. A że jest na wierzchu, no to zeszyliśmy. Tato wziął, nawiercał trójeczką, wiertłem, gwintował i miedziany pręt się gwintuje, wkręca, obcina, potem zaklepuje i to jest szycie. Tu było tak zrobione, nie ciekło, trzymało, więc blok został zeszyty. Tuleje osadzone. Trzeba to teraz poczyścić, odwrócić blok do góry nogami i będziemy zakładać wał. Więc tak to się prezentuje. Zestawy machle do 60. No i na razie to tyle. Zrobimy to. Biorę się wtedy za sprężarkę i bibeloty.